No i tak po dłuższej przerwie, chyba półrocznej. Nie, nie chcę mieć racji, daj spokój. I tak po dłuższej przerwie, prawie półrocznej, wróciliśmy znowu na sezon halowy i turniejem 79 otwieramy sezon 2013-2014. No i finał. Andrzej Misiek, dwukrotny zwycięzca, i Chris Prenzel. Ty mali jest jego, ora? Ty mali, ja. Okej, okay, deine Prognose, was denkst du? Ganz kurz, jak myślisz? Wird ein schweres Unterfangen. Versuch meine Kräfte noch ein bisschen zu bündeln, die da sind. Versuch mitzuhalten. Vielleicht habe ich eine kleine Chance. Okay, jetzt probier es bei Schwierig. Aber es ist, wie gesagt, schwer halt. Könnt ihr da ist ein sehr kompakter Spieler. Also großes Aspekt gegen definitiv, gegen absolut. Duży Aspekt. Andrzej? Nie. Yeah. Dzięki. Też duży respekt dla Chrisa. No i co? Gramy. Zobaczmy. I gramy. Okej. Okay. Finał. Auslosung. Shake hands. Ja się. Hattest du schon? Nein, hast du nicht. Nein, ich war das hier, schon hier das Fall. Ja. Ja, ab. Tradycyjne losowanie, rzut rakietą. I rozpoczynamy finał 79. Międzynarodowego Turnieju Rosenhof Darek Cup. Tym razem na korcie centralnym hiszpańskim, w mojej przyszłej ojczyźnie. Serdecznie. Ja, tak. Tak, bo nie myślę, żebyś... Proszę? Ja, no. Chyba, żebyście mieli takie życzenie, no to nie wiem. Ale zostańmy. Zostańmy. Życzenia nieraz nie są spełniane. Okej. Okay. Let's go. Let's play. Serwuje Chris Prenzel. Wypowiedziach przed meczem Chris się wypowiedział bardzo pozytywnie pod adresem Andrzeja, że będzie trudno, że będzie starał się swoje siły jakoś jeszcze wydobyć, które zostały. Miał ciężki półfinał z Lamem Bokielem. No i że raczej będzie ciężko tutaj coś działać. Andrzej w rewanżu również oddał szacunek Chrisowi i w ten sposób zaczynamy batalię o zwycięstwo. 79. Rosenhof Darek Cup. No a dzisiaj są, dzisiaj są potężne puchary. Dzisiaj warto zgarnąć ten największy. Zmieściłoby się tam dużo piwa albo jakiegoś innego drinku. Jeżeli chodzi o Andrzeja, to raczej trzeba było tam nalać coś bezalkoholowego, mleko może na przykład. Łaciatę od łaciaty. Albo jakiś sok pomarańczowy na przykład. Albo na przykład wody żywiec. I nie zarejestrowałem, kto wygrał tego gema. Andrzej. No dobrze, że mówił, że będzie ciężko. Jest ciężko. Serwis po 15 jest. Albo jakoś tak. Na drugim korcie bardzo ładnie się rozgrzewają na K.
Ankara, Niemcy mówią Tefeld, czyli boisko T, bo to taka literka T się tworzy. Dwóch Łukaszy. Łukasz Zięta, jak no, Łukasz Król. Świdnica Lubań, tak? Dobrze mówię, Świdnica. No i widzę, że im się to spodobało i będę musiał pójść tam zaraz za uszy wytargać, żeby jednak zaczęli grać. No, oczywiście żartuję, kto mnie zna, to wie, że żartuję, czasem nie żartuję. Na ludzkie chamstwa raczej jestem nieuodporniony, czasem reaguję brzydko, wstrętnie. Ale tym razem oczywiście tak nie będzie. Żegnamy się na razie z finałem.